Bardzo lubimy, kiedy goście wracają do naszej audycji, dlatego miło mi powitać w naszym studiu Krisa Sheridana. Cześć. Cześć, dobry. Spotykamy się z tobą za każdym razem, kiedy wyruszasz w tournée prasowe z nowym singlem. Nie inaczej jest tym razem, dlatego że promujesz Tomorrow. No numer powiedziałbym zupełnie balladowy, fortepianowy. Czy inspirowałeś się gdzieś na przykład Adele, czy miałeś zamiar wydać tego typu numer? Eee, tak, oczywiście, znaczy, to jest taka balada m, bardzo skromna, nawet y, na, na sezonie sienny. Idealnie się wpasowała. Chciałem mieć właśnie taki jeden numer, y, z, taki wiesz, bardzo minimalistyczny, skromny, y, z minimalistycznym teledyskiem. No, i tak, y, tak wyszło, że wydaliśmy to teraz. A miałeś jakąś obawę, jeżeli chodzi o, o wydawanie takiego utworu singlowo, no bo on nie jest tak nachalnie przebojowy, jest chwytliwy, ale jednocześnie właśnie jest oszczędny w środkach. Czy bałeś się, że to jest za mało przystępne dla radiostacji? To zawsze jest taka myśl u artysty, że coś może być nieradiowego, natomiast chciałem już zrobić chociaż jeden ukłon w stronę fanów, którzy czekali na, 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 na taki numer. Zupełnie to nie myśląc, czy radiostacje będą to puszczać, czy nie. E, wiadomo, brakuje tam przed perkusji, która jest e, teraz takim też wyznacznikiem em, w dużych rozgłośniach. Jest tylko piano i takie delikatne pogłosy w tle, nic więcej. Dokładnie, dokładnie. Postawiliśmy na, na melodię, e, która jest e, chwytliwa. Z tego, co, co już, e, jakie są pierwsze opinie i, e, i ten właśnie minimalizm e, uczucia. Powiedziałeś ciekawą rzecz, że ten numer jest jesienny. Czy kiedy wydajesz kolejne single, e, podchodzisz do tego w taki zupełnie profesjonalny sposób, że zaczynasz się zastanawiać nad tym, jaka to jest pora roku, jaki miesiąc, e, e, jaki sezon i, i, i wtedy dobierasz utwór? Tak, tak, dokładnie tak. Było też tym razem w ogóle mieliśmy wypuścić jako trzeci singiel, Szybki utwór. Na z lato. kulinarnym tytułem, lekko. Z kulinarnym tytułem. Nie zdradza jeszcze tytułu, ponieważ e, single wyjdzie, natomiast e, teraz nie zdążyliśmy z sezonem. Letnim wyjdzie, przypuszczali na wiosnę. E, to już ten sposób czyli coś szybszego. Nie chciałem być, wiesz, e, Nawet lekko zabarwiony tropikalnie bym powiedział, bo byłeś na tyle miły, że dałeś nam posłuchać. Tak, także Wy już wiecie, co to będzie. Słacze jeszcze, jeszcze muszą się trochę um, um, e, poczekać. poczekać, cierpliwić. I rzeczywiście chcesz, żeby Twoja płyta była bardzo różnorodna, żeby znalazły się na niej numery zarówno jesienne, jak i takie zupełnie letnie. Tak, bardzo bym chciał, żebym nie mówił, że zaszufladkowany, tylko do, jako taki wokalista, się nazywa po niemiecku czyli taki zawodzący, czy, czy baladowy, dokładnie, żeby ta puta właśnie była mieszanką. Czyli taka właściwie jak ja. Nie jestem, jakby mam dwie strony. Nie jestem, nie jestem tylko spokojnym człowiekiem, tylko każdy ma takie, takie momenty i bardzo chciałbym to pokazać. I też właściwie jeśli chodzi o język, żeby album miał nie tylko angielskie angielski angielskie teksty, tylko też też będzie miał jeden hiszpański, e, będzie miał kilka polskich. Podjąłem współpracę z polską tekściarką. Powiedziałeś o tym, że chciałeś, żeby klip do tego utworu był skromniejszy, bo I Don't Wanna Say Goodbye, czyli twój poprzedni singiel miał za teledysk taką wręcz super produkcję. Tu rzeczywiście jest trochę skromniej, chociaż widać, że to jest wszystko bardzo dopracowane, ale pewną nowością jest to, że ty współtworzyłeś scenariusz do tego teledysku. Tak, zacząłem się właśnie bawić też y, trochę w, y, w scenariusze, w reżyserkę. Jestem właśnie po szkole aktorskiej w Strasbergu, jednej z najlepszych y, w Stanach, i tak staram się zawsze przemycać trochę tego aktorstwa do muzyki i to właśnie łączyć. Także bardzo mi się podoba ten okres tworzenia teledysków, <grym> dlatego właśnie każdy singiel, który wychodzi do tej pory, y, y, ma ten teledysk. Tam są takie lekko, powiedziałbym, religijne motywy, które dla niektórych mogą być odrobinę kontrowersyjne. I to z tego, co sugerujesz, jest inspiracja Madonną jej, jednym z jej największych przebojów, czyli Lucky like Prayer. Dokładnie. Jest to właśnie inspiracja Madonną. Tu chciałem oficjalnie oświadczyć, a nie um, filmem Claire, który miał premierę niedawno, się tak zbiegło. o którym zupełnie nie wiedziałem, um, że w ogóle takie coś jest. E, także no jest to, jest to delikata na pewno, ma to, ma to w ogóle e, zupełnie inne przesłanie, e, o którym zaraz mogę też powiedzieć, nie jest to wulgarne. Zanim porozmawiamy o tym przesłaniu, posłuchajmy tego utworu, skoro tyle o nim rozmawiamy, Chris Sheridan i Tomorrow po raz pierwszy w Radio Opole. A w naszym studiu cały czas Chris Sheridan, z którym rozmawiamy m.in. o jego najnowszym singlu Tomorrow i zasygnalizowały się temat przesłania. Słuchając tego utworu miałem wrażenie, że on jest trochę kontynuacją tego, co było w I Don't to Say Goodbye, tylko, że jest taki bardziej krzepiący, że jest o, o wybaczaniu, czy, czy trafiłem, czy niekoniecznie. Tak, po części też trafiłeś. Tomorrow, czyli jutro, jest to jakby walka o, o marzenia, o lepsze, o lepsze życie, nowe lepsze życie, nowe lepsze jutro. U każdego z nas przychodzi taki moment w życiu, kiedy jakby chcemy porzucić dotychczasowe życie i zacząć jakiś nowy okres. I też zadaję w refrenach pytanie, czy będziesz mi nadal kochać jutro, czy będziesz mi kochać jutro, więc jest to, jest to też właśnie walka o marzenia, zakazana miłość i też o wybaczeniu. Stworzyłeś ten utwór, jeżeli chodzi o aspekt muzyczny, z Marcinem Kindlą. Natomiast twój poprzedni singiel był tworzony ze sztabem producentów z zagranicy i ty cały czas mówisz, że wahasz się, które numery wejd wejdą na płytę, które nie. Czy to jest tak, że masz pewną klęskę urodzaju, że już nie wiesz, co wybrać, nie wiesz, co się ma ostatecznie znaleźć na płycie? To jest tak, że jak masz za dużo tych utworów, to później jakby dokonujesz selekcji. E, na przed kolejny singiel, który planujemy, to już są e, znowu producenci zagraniczni, e, bardzo dobrzy, zresztą światowi. E, Marcin też jest bardzo dobrym producentem, to jeden z najlepszych w Polsce, e, także mm, to nie jest rzut natomiast jest to zawsze takie e, no, selektywne dobieranie. Ja mam e, niestety taką e, nie przez wadę, ale że jestem jest, jestem perfekcjonistą i nawet jak są już utwory gotowe, to później jeszcze je poprawiam, koryguję, coś tam jeszcze do tego dorzucam. Dlatego też wydanie albumu trwa tyle, a nie krócej. To jest ciekawe, bo ty jako jedną ze swoich największych inspiracji przytaczasz Michaela Jacksona, który bardzo lubił, kiedy to wszystko było spójne, kiedy z jednej strony była piosenka, a później teledysk, bardzo często wysokobudżetowy, na koncertach też to był show. Czy ty chciałbyś być tego typu wykonawcą, który prezentuje coś więcej niż tylko piosenkę? Tak, bardzo bym chciał, bardzo bym chciał żeby... Nazwisko Chris Sheridan było kojarzone z wysoką jakością, z bardzo dobrymi produkcjami, też teledyskami. Już teraz właściwie ten sztab naszych fanów i followersów się powiększa cały czas i jakby czekają za każdym razem, czym nowym zaskoczy Chris Sheridan, co nowego pokaże. I to nam się do tej pory udaje. Jednym z Twoich pierwszych współpracowników, tak jak ustaliliśmy, był Marcin Kindla, i ty powiedziałeś, że w sumie stworzyłeś z, z nim całą płytę, którą dałoby się wyjąć z szuflady. I czy to jest tak, że jak teraz pojawił się na przykład Tomorrow, to jest jeden z utworów, który już był zarejestrowany dawno temu, czy ty go nagrałeś na nowo i jeszcze przy nim dłubiesz przez ten swój perfekcjonizm? Nie, akurat Tomorrow to była kompozycja, która już jakiś czas leżała w szufladzie, natomiast nagraliśmy do niej nowe wokale, nowe skromne chórki, także coś tam jeszcze w tym zmieniliśmy, zanim, zanim to wyszło na ten moment. Na przykład też mogę powiedzieć, że w, teraz promujemy w Polsce ten tydzień, ten single Tomorrow, od niedzieli lecę do Grecji na kolejny Song writerski, też tam jest tylko na zaproszenie, z bardzo dobrymi producentami, między innymi Justyna Biebera i, i innych artystów amerykańskich, także też mam nadzieję, że tam powstanie kilka kolejnych nowych kompozycji, które być może znajdą się też na albumie. I wtedy ten urodzaj będzie jeszcze większy. Posłuchajmy w takim razie Twojego poprzedniego singla, czyli I Don't Wanna Say Goodbye. W naszym studiu cały czas rozmawiamy z Chrisem Sheridanem, no i ustaliliśmy, że utworów gotowych już masz sporo. Natomiast jak do tej pory doczekaliśmy się premiery zaledwie trzech singli, i pamiętam, że I don't want to say goodbye dobrze sobie radził na listach przebojów w radiostacjach w południowej Polsce. Nawet gdzieś była to też złota płyta. Był też sukces w jednej z bawarskich radiostacji. Czy, czy ty czujesz pewną presję, że teraz musisz wypuszczać hit za hitem, czy jednak aż tak cię to nie paraliżuje? Wiesz co, presja jest. Na rośnie w miarę jedzenia, również u fanów. Natomiast przed tym singlem Tomorrow też chciałem pokazać to, że nie każdy utwór wydany musi być od razu, wiesz, taki pod radio. Nie musi być hitem, też czasami może być to po prostu coś, od tak, jako prezent dla fanów, dlatego też nazywałem go Singlem 2,5, ponieważ ma zaledwie 2,5 minuty, także właściwie można powiedzieć, że do radiów jest trochę za krótki. Jest właśnie taki skromny, minimalistyczny. Czyli nie masz czegoś takiego, że chcesz za wszelką cenę, żeby to było stricte popowe, tylko właśnie jeżeli masz ochotę wydać coś bardziej baladowego, to po prostu to robisz i, i się nie ograniczasz. Tak, myślę, że, że presja zabija też kreatywność, jakby to było takie, wiesz, szatkowanie, szflatkowanie, wcześniej była złota płyta, teraz musi być platyna, później diament, to myślę, że, że pod wpływem tej, tej presji, tego, tego stresu, nie wiem, wpadłem w jakieś nauk używki, jakich jest tam, wiesz, pełno na przyszłym biznesie. Staram się, jakby już o tym nie myśleć, czy się piosenka. Wiadomo, ja zawsze chciałbym bardzo, żeby, żeby był pozytywny odbiór, natomiast jak się przyjmie w radiach, nie mam na to wpływu. Powiedziałeś o obozie songwriterskim, na który się wybierasz i to jest dla Ciebie coś zupełnie normalnego. Podróżujesz po całym świecie, poznajesz różnych producentów, choćby ze Szkocji, Francji, Los Angeles. No. Masz bardzo wielu znajomych, przyjaciół, z którymi też chcesz tworzyć utwory. Czy boisz się, że, że przez tak rozległe grono współpracowników Twoja muzyka może być na płycie trochę niespójna, czy, czy jednak nie masz takich obaw? Na pewno wybierzemy jednego człowieka od masteringu. Żeby on to żeby... ujednolicił brzmieniowo. Tak, żeby to... Się zgadzało. E, natomiast, wiesz, no ja też jestem taką trochę mieszanką z poplantaniem. E, właśnie nie wiadomo skąd e, z mieszanych rodziców, mieszkającym e, w Niemczech, e, takim kosmopolitą. Dlatego chciałbym, żeby ta putta też była takim właśnie moim odzwierciedleniem czyli taka międzynarodowa. Ty bardzo często powtarzasz, że to, co cię najbardziej denerwuje w tak zwanym show biznesie, to, to ludzie, którzy mówią nie, nie da się. Czy to rzeczywiście jest twoja dywiza, żeby nigdy się nie poddawać i, i, i jednak osiągać każdy cel, który sobie zamierzysz? Tak, już wiesz, niektórzy mnie za to nie lubią, niektórzy mnie za to hejtują albo mówią, że jestem uparty, natomiast bardzo to pomaga, taka właśnie siła trochę przebicia. Uważam, że właściwie w ogóle wiesz, słowo nie, nie istnieje, wymyślili je źli, leniwi ludzie którym się po prostu nie chce. W każdy cel można osiągnąć, jeżeli się tylko chce, tylko jest kwestia obmyślenia strategii, w jaki sposób i drogi. I nie zniechęcać się, zwłaszcza tutaj w tym w tym zawodzie naszym, branża artystycznej, która jest ciężkim chlebem, jednak jest ciężka, jakby nie jest wymierna. Często starasz się, tworzysz coś, wychodzi Twoje kolejne dziecko, ale nie masz na to wpływu, jak zostanie przyjęte na świecie. Tym bardziej, że Twoja kariera aktualna zaczęła się od tego, że no trochę dostałeś, mówiąc potocznie, w kość i, i poznałeś Marcina Kindle w sytuacji zupełnie przypadkowej, więc to chyba też jest fajne i krzepiące i, i też może być dla twoich fanów jakimś obrazkiem, że, że czasami z sytuacji patowych może wyjść coś fajnego. Tak, zawsze wiesz, wierzę w to, że karma wraca, że po tych złych momentach przychodzą te dobre, dlatego zupełnie się tym, nie, wiesz, nie zniechęcam. Jeżeli tak, jak, jak wspomniałeś na początku, natrafiłem na menadżera oszusta. E, nie jeden y, na moim miejscu skończyłby już y, y, karierę artystyczną i zajął się czymś innym, stwierdzając, że no, to jest ciężki biznes, nie dam rady. Ja jakoś wiesz, nie poddałem się, zacząłem latać i poznałem artystę w samolocie. Także to, to właściwie wszystko wiesz, wraca, zatacza krąg. Jeżeli chodzi o Twoją płytę, na koniec chciałem Cię o to spytać, to wiem, że pojawią się tam co najmniej dwa duety w tym jedną z wokalistek chyba ze Stanów Zjednoczonych. Czy to było tak, że kiedy myślałeś o tych duetach, chciałeś kogoś, kto ma zupełnie inny głos niż Ty, żeby to się fajnie uzupełniało, czy, czy nie rozpatrywałeś tego pod tym kątem? Yy, plan początkowy był taki, że jedna z piosenek miała być Edytą Górniak. Yy. Nawet media wszelakiej maści podchwyciły to. Podchwyciły oczywiście temat, yy, ponieważ Edyta tu jest w Polsce yy, znana. No zdecydowanie z naszego regionu, a ty współpracowali z jej producentami, stąd całe tak, to zamieszanie. Tak, tak. na ten moment, na, na ten moment znaczy, musiałbym się zapytać moich producentów, tak w cztery oczy, z czym jest problem, natomiast jakby no, nie wszyscy są łatwi we współpracy, i na ten moment utknęło to w martwym punkcie, jakby wymieniliśmy duet na inny. Z wokalistką, która jest, nie, jest, nie jest może znana w Polsce, ale jest znana w innym kraju, co dla mnie jest zupełnie e, e, bardzo fajną rzeczą. E, nie chcę na razie jeszcze zdradzać, kto to jest, e, dopiero jak rzeczywiście zostanie to e, dokończone produkcyjnie. E, jeden duet taki, drugi duet, e, to już mogę powiedzieć, e, z moim kuzynem bardzo chciałbym nagrać. Znaczy, bardziej on. To jest Hugh Sheridan, który jest z znany w Australii. Głównie z, aktor z aktorstwa. Z, 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 przez 4 lata Longe Award dla najlepszego aktora. W Australii jakby to jest taki, taki, taki trochę deal, że. Um, jakby on, um, on mi chce pomóc promocją na rynku australijskim, um, ja tutaj jakby bardziej w Europie, um, w Polsce i na Niemcy. I bardzo chcielibyśmy właśnie coś nagrać um, razem. No to trzymamy za to kciuki. Czekamy oczywiście na Twoje kolejne single i płytę. Dzięki za wizytę. Dziękuję, Pole. To był oczywiście Chris Sheridan, i na koniec posłuchamy jego debiutanckiego singla, czyli Happy. Dobre zdanie.